dobry, Sebastian Przydziankowski, firma Yara Poland. Znajdujemy się na plantacji pomidora w okolicach Włocławka, gdzie notabene już od paru lat jakby zdajemy relacje z sytuacji pomidorowej, czy to w trakcie zbiorów, czy w zeszłym roku. Dość często relacjonowaliśmy, czyli zaraz po posadzeniu, dwa razy w okresie wegetacji i po zbiorach, czy w trakcie zbiorów i w tym momencie, żeby już tutaj Państwo może nie zarzucać tymi informacjami, w tym roku robimy materiał jakby już w trakcie zbiorów, ku końcowi na dobrą sprawę już jesteśmy tych zbiorów. I z takich informacji, co się powtórzyło, co jest innego w stosunku ten sezon na poprzedni, bo ten sezon, jak i ubiegły, to jest taki sezon faktycznie pomidorowy. Temperatury od samego początku, od momentu wysadzenia, czyli końce kwietnia, początku maja, były ciepłe, były wysokie, były sprzyjające i taka, można powiedzieć, była pogoda pomidorowa, aczkolwiek ten sezon, a ubiegły był jednak mimo wszystko z pewnymi różnicami. I jeśli chodzi może stricte o nawożenie, jeśli chodzi o te nawożenie posypowe, to do zbilansowania oczywiście wspomagaliśmy się nawozami pojedynczymi, aby zbilansować składniki mineralne w glebie i oprócz tego u tego plantatora, jak u innych, oczywiście był wykorzystywany kompleks Yaramila Complex i to w różnych oczywiście dawkach, bo to wszystko w zależności od zasobności, od tego, czy to ktoś stosował przed sadzeniem, czy to w podsiewacz i oprócz tego saletry wapniowe Tropicote czy Nitrabor. Jest oczywiście unika, natomiast tu akurat unika, taka była decyzja, że nie było jakby konieczności zastosowania. Natomiast i to z nawożenia posypowego i z tej jakby pozycji gleby przechodzimy już w te nawożenie pozakorzeniowe, to znaczy rozsada była przygotowywana, czyli rozsada w paletkach przywieziona była zamaczana w kwasach humusowych. My akurat nasza propozycja to jest Leotrak i do tego był krystalon żółty w stężeniu 0,1. Tak zamoczone tacki przyjeżdżały na pole i po 3-4 tygodniach szedł Brassiterol, następnie Frutrel i szło nawożenie dolistne głównie na bazie krystalonu czerwonego, kalcinitu na przemian ze stopitem i oczywiście też szedł krzem. Dwu-trzykrotnie w zależności od pola i od odmiany. Nie był stosowany, co prawda był w naszych zaleceniach, czy jest krystalon zielony, ale prawda jest taka, że sytuacja tak szybko przebiegała i był tak dobry wigor tych roślin, że krystalon zielony sobie odpuściliśmy na rzecz tych pierwszych zabiegów krystalon czerwony, a potem pomarańczowy. Na przemian z kalcinitem i stopitem i to trochę zależało i nawóz, dobór nawozu tego wapniowego zależał od wegetacji, czyli od fazy rozwojowej rośliny i od temperatur. I to już ubiegły rok nam pokazał, że musimy trochę formy wapnia w zależności od temperatur dobierać i w tym roku wyciągnęliśmy wnioski i raczej twardość naprawdę jest bardzo dobra i ta trwałość zbiorcza jest bardzo dobra, poza jakimiś wyjątkami, gdzie zaraza się pojawiła, którą dość sprawnie zwalczyliśmy, ale mimo wszystko widzimy, że owoc odczuł i ten ubytek jest trochę większy. I na sam koniec, jaką taką kropkę na D, jako zabieg taki przedzbiorczy do zabiegu poszedł kalisol, żeby ładnie tutaj wybarwić, złapać ładny kolor, chociaż ten sezon trzeba też przyznać, który był takim trochę innym sezonem w stosunku do ubiegłego, że bardzo ładnie i szybko na czas same z siebie rośliny zaczęły się wybarwiać. Może to był właśnie efekt tego, tak jak w wielu uprawach widzimy te przyspieszenie 2-3 tygodniowe, to tak samo pomidor zareagował. Z takich innych nowinek, o których warto by było wspomnieć, o którym w tym sezonie nie mówiliśmy, a chyba warto by było wspomnieć, to jest to, że
jest nowy system jakby stosowania wody. Tak jak Państwa zachęcam i osoby, które dzwonią, czy z którymi współpracuję, zachęcam do stosowania tensjometrów i część z Państwa montuje, niektórzy tak tam podchodzą, że na iluś hektarach, jaką rolę ma ten tensjometr, jak jest zmienność gleby. Natomiast tu na tych 30 paru hektarach jest 6-7 stacji, które są czujniki na głębokości 20-40 cm i są badane parametry, to znaczy mieliśmy dane siłę ssącą tensjometryczną, oprócz tego wpisywaliśmy dla danej gleby pojemność wodną oraz w system wpisywaliśmy zapotrzebowanie pomidora na wodę i mając te trzy dane, określaliśmy zapotrzebowanie rośliny i na tej zasadzie było nawadniane. Był efekt jakby w trakcie wegetacji. Ja podjeżdżając widziałem, że te plantacje nawadniane w ten sposób w lipcu, kiedy były te bardzo wysokie temperatury, nie było widać tego zmęczenia. Jeżeli jechałem na plantację, gdzie były te tensjometry albo w ogóle nie było, to te rośliny często po takim gorącym, upalnym dniu były pozwijane. No, te rośliny bronią się utraty wilgoci, a tu faktycznie te rośliny no, miały cały czas tą świeżość. Oprócz tego ta stacja nam pokazała, to jest cały system, który jest podgląd w komputerze. Oprócz tego widzieliśmy, na przykład nawadnianie było kończone rano o 7 czy o 8 i po całym dniu widzieliśmy, jak dużo tej wody schodzi i następnie nawadnianie było, więc widzieliśmy naprawdę, jak duże jest zapotrzebowanie tej wody, jakie jest duże wykorzystanie przez rośliny. To też nam pokazało bardzo dużo. Natomiast też taka uwaga, jeżeli ktoś by z Państwa chciał się tym zainteresować, trzeba uważać o jednym. Jeżeli utrzymujemy wilgotność na pewnym poziomie, na wysokim poziomie, żeby te rośliny na optymalnym poziomie dla pomidora, i jeżeli przychodzi deszcz 2, 3, 4 mm, jest wszystko ok. Gorzej, jak w krótkim czasie, a tak było na wiosnę u jednego z plantatorów, gdzie utrzymywane było na dobrym poziomie wilgotność i przyszła ulewa, gdzie w krótkim czasie spadło 40-50 mm i taka woda nie była za bardzo, ta gleba nie była w stanie jakby przyjąć i przez jakiś czas, przez parę tygodni te rośliny się męczyły, więc musimy trochę do przodu patrzeć, czy nie jest gdzieś w prognozach pogody jakieś ulewne deszcze, bo 2-3 mm to nie problem, ale ulewne deszcze, gdzie mamy na wysokim poziomie wilgotność gleby utrzymanej, no nie ma gdzie ta woda odejść i to się zaczyna robić problem. A jeszcze bardziej problem, jeżeli podłoże jest nieprzepuszczalne, bo na glebach jeszcze tych przepuszczalnych o przepuszczalnym podłożu to jest też troszeczkę jesteśmy na wygranej pozycji, ale w sytuacjach, gdzie jest gleba zlewna, nieprzepuszczalnym, to faktycznie możemy sobie też zrobić problem. Ale to jest taka dygresja. To są takie informacje z tego sezonu, jako to, że to jest jedyny filmik z upraw pomidora gruntowego w tym roku. I tak podsumowując, jesteśmy w trakcie zbiorów, już ku końcowi, w połowie pewnie przyszłego tygodnia, może góra czwartek i będzie już po zbiorach. Co do wydajności, bo to pewnie wszystkich interesuje, generalnie w tym gospodarstwie plony takie najniższe z hektara, w zależności od odmiany stanowiska, to było około 100 ton. Najlepsze stanowisko i odmiana tak to dała 145 ton. Ale mówię, to nie jest średnia i tu też nie chodzi o podawanie jakichś szokujących danych i ten, tylko fajnie czasami wykorzystać potencjał. Już było widać w trakcie wegetacji, że rok sprzyja pomidorom i wzrostowi, chociaż były w pewnym momencie bardzo duże problemy z zarazą i to tak na dobrą sprawę, gdzie już myślano o powoli gdzieś o zbiorach, o zakończeniu, na 2 tygodnie przed planowanym zbiorem pierwszych odmian dość mocno zaczęła zaraza ziemniaka szaleć, ale średnio plony zaczynały się od 80 ton na tych plantacjach nawadnianych, których mam możliwość podjechać, obserwować i doglądać. Natomiast w tym gospodarstwie
nawet chwilę temu przed materiałem rozmawiając z plantatorem, to mówi, no najniższej dały mu 100 ton, a taka najlepsza odmiana to mówię 145 ton. Czyli widać, że w naszych warunkach też można osiągnąć niezłe plony, ale tu trzeba też powiedzieć, że gospodarz, no to jest dla niego oczko w głowie, tak jest prawda. Ma co prawda kilkadziesiąt hektarów, ale jak się pojawia sadzonka, to całe wszystkie inne uprawy oczywiście się zajmuje, a jego oczkiem w głowie jest właśnie uprawa pomidora. Dzięki temu, znaczy i żona się zajmuje, i syn, i to mnie też jakby mobilizuje do takiej tutaj ścisłej współpracy, przez co no, na razie przez te parę lat wychodzi całkiem nieźle i na niezłym poziomie. I miejmy nadzieję, że ten sezon dokończy się tak optymistycznie jak teraz. Choć nie wszędzie było optymistycznie, bo sezon pokazywał różne sytuacje, i zwłaszcza tam, gdzie plantacje miały problemy z niedolaniem, z nie do końca właściwym określeniem zapotrzebowania wody, i te plantacje były albo niedolewane, najczęściej były niedolewane, albo wyskoczyły problemy z zarazą. No to już wtedy nie było wcale tak kolorowo. Dziękuję, zapraszam do kontaktu czy do spotkań w terenie, zapraszam do pytań, bo tematów jest dość dużo, a uprawa pomidora się naprawdę mocno specjalizuje i zobaczymy, jaki będzie przyszły rok, bo mówię, dwa ostatnie lata, jeśli chodzi o temperatur, bilans temperatur, był bardzo dobry, był bardzo sprzyjający dla tego gatunku. Jak ktoś miał dobre nawadnianie, fertygację, było tym lepiej. Ale zobaczymy, co będzie w kolejnych latach. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.